10 historii powstania znanych fast foodów. Sparrow. Amerykańska sieć pizzerii specjalizująca się w nowojorskiej pizzy oraz innych dań włosko-amerykańskich. W 2011 roku firma zajęła 15 miejsce na liście sprzedaży zagranicznej całego systemu wśród amerykańskich firm szybkiej obsługi. Sparrow zostało założone w 1956 roku przez dwóch mężczyzn oraz ich trzech synów. Wyemigrowali oni do Ameryki z Neapolu. W tym samym roku rodzina Sparrow otworzyła swoją pierwszą salumerię, czyli włoski sklep spożywczy na Brooklynie w Nowym Jorku, który stał się popularny dzięki świeżej żywności i włoskim potrawom. Sklep cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że rodzina postanowiła otworzyć dodatkową lokalizację już w bardziej ścisłym centrum Nowego Jorku. W 1970 roku Sparrow otworzyło pierwszą restaurację w centrum handlowym, a dokładniej w centrum handlowym Kings Plaza na Brooklynie. Jako ciekawostkę dodam, że Sparrow posiadało jeden z najbardziej ruchliwych punktów na świecie. Znajdował się on w World Trade Center przed atakami z 11 września. Dunkin' Donuts. Amerykańska międzynarodowa firma zajmująca się sprzedażą kawy i pączków. Pierwszy Dunkin' Donuts został otwarty w Polsce w 1996 roku, jednakże ze względu na małe zainteresowanie w 2002 roku firma wycofała się z rynku. Wznowiła swoją działalność w 2015 roku, ale po 3 latach ponownie ją zamknęła. Otóż Dunkin' Donuts powstały w 1948 roku w stanie Massachusetts. Firmę wymyślił William Rosenberg. Pomysł na restaurację wymyślił, gdy pracował ze sprzedażą żywności w fabrykach i na budowach, gdzie pączki i kawa były dwoma najpopularniejszymi produktami. Restauracja odniosła wielki sukces i była strzałem w dziesiątkę. Taco Bell. Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi specjalizująca się w potrawach meksykańskich i meksykańsko-teksańskich. Sieć Taco Bell była obecna w Polsce na początku lat 90. ze względu na niewielkie zainteresowanie. W 93 roku zamknięto bary w Polsce. Taco Bell zostało założone przez Glena Bella, który otworzył stoisko z hot dogami w Kalifornii w 62 roku. Już w 1967 roku została otwarta setna restauracja Taco Bell. Pierwotnie właściwie to nie były restauracje, lecz takie okienka, do których się podchodziło, kupowało rzeczy i odchodziło. W Polsce byśmy to nazwali budą. W 1970 roku Taco Bell posiadało 325 restauracji, a 8 lat później firma PepsiCo kupiła Taco Bell od Glena Bella. Zaś w roku 1995 Taco Bell rozpoczęło współpracę z KFC. Subway. Sieć barów szybkiej obsługi, która oferuje przede wszystkim kanapki, sałatki oraz wrapy. Sieć Subway używa w wewnętrznym wystroju motywów związanych z nowojorskim metrem czy drapaczami chmur, a także mapy Manhattanu. Subway również powstał tak naprawdę przypadkiem, rozwinął się od jednego małego lokalu. Miało to miejsce 28 sierpnia 1965 roku. Wtedy to dwóch przyjaciół otworzyło pierwszy lokal w miejscowości Bridgeport w stanie Connecticut w USA. Była to budka naprzeciw uniwersytetu sprzedająca ogromne kanapki pod nazwą Pate's Super Submarines. Tuż po otwarciu zmienili nazwę na Pate's Subway, a potem na Subway. Sieć wielokrotnie zdobywała pierwsze miejsce w rankingu najlepszych franczyzn gastronomicznych na świecie, przygotowanym przez magazyn Entrepreneur. Pizza Hut, jedna z największych sieci typu casual dining na świecie. Właścicielem marki Pizza Hut jest Yum Brands z siedzibą w Dallas w stanie Texas w Stanach Zjednoczonych. Franczyznobiorcą sieci, właścicielem restauracji Pizza Hut w Polsce jest Amres Holding SE. Otóż pierwsza restauracja została otwarta w 1958 roku w stanie Kansas. Założyło ją dwóch studentów. Tak naprawdę pierwsza Pizza Hut znajdowała się w takim starym budynku, w którym przechodnie mogli zajść, wziąć pizzę i wyjść. Pizza jednak była tak genialna, że już po pół roku otworzyli następną restaurację, a w ciągu kolejnego roku uruchomiono pierwszą placówkę na zasadach franczyzy.
Pierwsza restauracja Pizza Hut poza USA została otwarta już w 1969 roku. W Meksyku oczywiście. W tym samym roku czerwony dach stał się znakiem restauracji. W 1971 roku Pizza Hut została siecią pizzerii numer 1 na świecie, zaś 6 lat później Pizza Hut została zakupiona przez PepsiCo, który później kupił także KFC i Taco Bell. Domino's Pizza. Firma została założona w 1960 roku przez dwóch braci. Kupili sieć restauracji mało znaną i mało zarabiającą za zaledwie $1,500. Bracia planowali równomiernie rozdzielić godziny pracy, ale jeden z braci, James, nie chciał zrezygnować z pracy jako pełnoetatowy listonosz, więc sprzedał swoją część Tomowi. Ten posiadał Volkswagena Beetle'a i zaczął go używać do dostawy pizzy. Pomysł ten przyjął się i w 1965 roku zakupiono dodatkowe pizzerie. Właścicielem nowych restauracji był właśnie Tom. Jednakże pizza, która była znana, nazywała się Dominik i chciał, aby te nowe pizzerie również tak się nazywały. Niestety poprzedni właściciel nie zgodził się na to. Z tego względu wymyślił nową nazwę. Domino's Pizza. I pod taką nazwą znamy tę restaurację dziś. Da Grasso. Cały czas mówimy o tych amerykańskich firmach, ale warto zaznaczyć, że jest też polska pizzeria. Właśnie Da Grasso. Pierwsza powstała w połowie lat 90. w Łodzi, kiedy prawdziwe pizze dopiero zaczęły pojawiać się w mieście. W połowie 2010 roku sieć liczyła już ponad 200 lokali w blisko 150 miastach Polski. Tak się akurat złożyło, że wtedy Polacy uczyli się tej zachodniej kuchni, dopiero zaczęły się pojawiać pierwsze zachodnie dania, takie jak pizza, takie jak burrito, czy na przykład burger. Da Grasso znalazło dobre miejsce i dobry czas na rozpoczęcie działalności. Burger King. Sieć barów szybkiej obsługi typu fast food specjalizująca się głównie w burgerach, frytkach i zimnych napojach. Pierwotnie firma nazywała się Insta Burger King. Otóż została ona założona w 1953 roku na Florydzie. Stosowano tam urządzenie, które nazywa się Insta Broiler i było to urządzenie do takiej taśmowej produkcji hamburgerów. Coś, co się stosuje dziś w fast foodach. Podczas gdy sieć wciąż się rozwijała, dwóch przyjaciół, pracowników Insta Burger King i studentów, szukało okazji do otwarcia własnej firmy. McLemore odwiedził oryginalne stoisko z hamburgerami należące do Dicka i Maca McDonalda w Kalifornii. Wyczuli oni potencjał, że to wszystko ma sens. Postanowili nabyć licencję na prowadzenie franczyzy Insta Burger King i otworzyć swoją własną lokację w 1954 roku. Do 1959 roku para miała sklepy w kilku lokalizacjach w rejonie Miami-Dade, a operacje rosły w szybkim tempie. Oprócz tego, że stworzyli innowacyjny system produkcji, że tak powiem, burgerów, to ich franczyza zdominowała główny biznes. KFC, czyli jedna z najpopularniejszych sieci fast food w Polsce, zajmująca się sprzedażą głównie kurczaka, jak sama nazwa wskazuje. Harold Sanders urodził się w 1890 roku i wychowywał na farmie Herneville w stanie Indiana. To właśnie tam nauczył się gotować, a jego ulubionymi potrawami były steki, wiejska szynka i smażony kurczak. W 1930 roku zaczął pracować na stacji Shell na amerykańskiej trasie numer 25. To właśnie tam po raz pierwszy zaczął podawać podróżnym przepisy, których nauczył się jako dziecko. Po latach pracy zaczął przekształcać stację benzynową w restaurację, właśnie w której można zjeść kurczaki. Był bardzo poddenerwowany faktem, że produkcja takiego jednego dania zajmuje aż 35 minut, więc kombinował, w jaki sposób ten proces przyspieszyć, a dodatkowo w 1940 roku sfinalizował tak zwaną oryginalną recepturę 11 ziół i przypraw. Chociaż nigdy nie ujawniono jej publicznie, przyznał, że składniki, które wykorzystuje do swoich kurczaków, znajdują się na półce każdego z nas. W taki oto sposób powstało KFC. McDonald's, czyli najsłynniejsza restauracja typu fast food na świecie oraz chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków
na świecie. Otóż rodzeństwo Richard i Maurice McDonald otworzyli pierwszą restaurację McDonald w 1940 roku. Ray Kroc wprowadził tam zmianę, aby ją zmodernizować. Wprowadzili tak zwane Speedy Service System w 1948 roku, czyli coś, co dziś nazywamy fast foodem. Ktoś wchodził, dostawał jedzenie i wychodził. Choć restauracja została założona w 1940 roku, to dopiero w 1961 roku zarejestrowano znak towarowy McDonald's. Obecnie korporacja przypisuje powstanie biznesmenowi Royowi Krokowi, o którym wspomniałem. W rzeczywistości zmodernizował on 9. lokal, który był otwarty, choć przed jego modernizacjami firmie nie wróżono zbyt dobrej przyszłości. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych sytuacjach. Czy uważacie, że w Polsce stworzenie tak wielkiego fast foodu jak McDonald's sobie się udało? I które fast foody lubicie? Dajcie znać w komentarzu, napiszcie, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!